Piła to niewątpliwie miasto salezjańskie. To tutaj znajduje się siedziba inspektorii świętego Wojciecha. Są tu także dwie parafie prowadzone przez Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego. Stuletnia pod wezwaniem świętej rodziny i młodsza o blisko 80 lat parafia świętego Jana Bosko. W Pile znajdują się także szkoły salezjańskie na wszystkich poziomach, a także przedszkole. Jest tutaj ulica świętego Jana Bosko, salezjańska, przystanek autobusowy nazwany imieniem świętego wychowawcy, a także deptak poświęcony salezjaninowi, księdzu Oleńskiemu. Nic więc dziwnego, że w Pile są dwa oratoria, a powstaje trzecie. Zapraszamy na ulicę Libelta, do oratorium imienia błogosławionej Piątki Poznańskiej. Oratorium to najważniejsze miejsce w domu salezjańskim. Miejsce, ale przede wszystkim sposób bycia każdego salezjanina. To tu następuje spotkanie księdza Bosko z młodym człowiekiem. Oratorium, jak tego chciał święty wychowawca młodzieży, jest domem, który przygarnia, kościołem, który ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Poprosiliśmy uczestników i animatorów z placówek salezjańskich, by przełożyli teorię na praktykę. Zapytaliśmy, jakie mają pomysły na cztery cechy oratorium. Oto, co z tego wyszło. Witamy w naszym oratorium. Mamy styczeń, a w styczniu są bale. Dlatego ten odcinek będzie karnawałowy. Startujemy! Prawdziwy bal nie może się odbyć bez masek karnawałowych. Dlatego witamy Was w naszej oratoryjnej pracowni plastycznej. Do zrobienia naszych masek będziemy potrzebować talerzyki papierowe. Poszukajcie w oratorium, a na pewno znajdziecie jakieś po wakacyjnych grillowaniach. Ołówek, klej, nożyczki, kolorowy papier lub farbki. Najpierw musimy przygotować kształt maski. To bardzo proste. Trzeba przyłożyć do twarzy, najlepiej pod światło, i zaznaczyć miejsce na nos i oczy. No i wycinamy to. Teraz nadchodzi czas na ozdabianie. A resztę niech Wam podpowie wyobraźnia. A po całej zabawie trzeba oczywiście posprzątać. Maski gotowe, więc zapraszamy na kurs tańca. Startujemy! W każdym domu mówimy do siebie po imieniu. Nie krzyczymy: ej, ty w niebieskiej bluzce, chodź tu. Tylko wołamy: Marto, Przemku, Grzesiu, Szymonie, Krzysiu. W oratorium powinno być tak samo. Więc dlatego mamy dla Was fajną zabawę, dzięki której na pewno zapamiętacie Wasze imiona. Każdy z graczy przedstawia się po imieniu. Dawid, Amelia, Adam, Paweł, Agnieszka, Karol. Wybieramy jedną osobę, która staje w środku koła i otrzymuje poduszkę. Najmłodsza osoba w kręgu wywołuje imię innego gracza. Zadaniem osoby ze środka jest rzucić poduszką w wywołaną osobę. Osoba wywołana może obronić się przed rzutem, wywołując imię innego gracza z kręgu. Gracz ze środka musi wykazać się nie lada refleksem i znajomością imion, żeby celnie rzucić w kogoś, kto zastąpi go w kole. Jeśli nie trafi, spóźni się lub rzuci w osobę inną niż wywołana, pozostaje w środku. Grajcie tak długo, aż wszyscy nauczą się swoich imion. Karnawał to czas radości. Wiemy jednak w oratorium, że prawdziwa radość płynie z naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Dlatego teraz w kilku krokach postaramy się nauczyć, jak się modlić. Wyobraź sobie, że w tym samym pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, tuż obok Ciebie stoi Pan Jezus. Zastanów się, co jest w Twoim sercu. Wdzięczność, pragnienie, żal czy radość?
Bóg jest naszym Ojcem, Stwórcą, Przyjacielem. Wezwij Go takim imieniem, jakie jest Ci najbliższe. Powiedz Bogu to, co masz w sercu. Nie potrzeba wielkich słów, ale raczej wielkiej, dziecięcej prostoty. Na koniec zaproś do modlitwy innych. Modlitwa we wspólnocie ma największą wartość. To naprawdę działa. Panie Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za kolejny dzień spędzony wspólnie w oratorium księdza Bosco. Dziękujemy za to, że w oratorium możemy czuć się jak w domu. Dziękujemy za to, że w oratorium zdobywamy świętość. Dziękujemy za to, że w oratorium uczymy się, jak rozwijać talenty. Dziękujemy za to, że w oratorium odpoczywamy w radosnej atmosferze. Panie Boże, przyjmij naszą wdzięczność i spraw, abyśmy żadnego z tych darów Twojej miłości nigdy nie zmarnowali, ale abyśmy je wszystkie obrócili w jeszcze większe dobro. Amen. Yeah.
Kierując się sercem, rozumem i wiarą, przekaż swój 1% podatku na Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży.